Nie będzie litości dla tych, którzy życie młodych ludzi chcą zamienić w piekło. W tak ostrych słowach w 2010 roku Donald Tusk uzasadniał zamknięcie w całym kraju sklepów z dopalaczami. Jednak jak piszemy w Rzeczpospolitej, handel tymi substancjami znów rozkwita i może o tym świadczyć rosnąca liczba zatruć. W ciągu 8 miesięcy tego roku było ich już niemal 500, podczas gdy w ciągu całego ubiegłego roku o połowę mniej. Handel co prawda został ograniczony w sprzedaży detalicznej, ale kwitnie w internecie. Można tam kupić preparaty o tak wdzięcznej nazwie jak na przykład cząstka Boga. Dlaczego ten handel rozkwita? Powodem jest źle skonstruowane prawo. Rząd zakazując dopalaczy po prostu rozszerzył listę zakazanych substancji w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednak polscy chemicy wciąż tworzą nowe substancje, których nie ma na liście i które można spokojnie sprzedawać w dopalaczach. Sposobem na ograniczenie tego procederu mogą być kroki, które podjęła krakowska prokuratura. Zdecydowała ona, żeby stawiać zarzuty handlarzom, dopalaczom nie z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ale po prostu z kodeksu karnego. Bo nawet jeżeli w składzie tych substancji nie ma zakazanych środków, to po prostu są one szkodliwe dla zdrowia. Dlaczego polscy prokuratorzy w terenie sami muszą szukać nowych rozwiązań i na tacy nie podaje im ich rząd? Bo wydawać się może, że głównym motywem działań rządu nie była chęć rzeczywiście ograniczenia tego procederu, ale po prostu czysty PR, podobnie jak na przykład w walce z hazardem, pedofilami albo stadionowymi bandytami. A głos osób, które rzeczywiście zatruły się dopalaczami i przeżywają piekło na ziemi, o którym mówił Donald Tusk, zdaje się w ogóle do rządu nie docierać.